Orlęta to czwarty film Krzysztofa Łukaszewicza, a drugi dotyczący tematyki wojennej. To pierwsza taka sytuacja w historii polskiego kina fabularnego, gdy opowiada się właśnie o tym rozdziale z historii naszego kraju. Ale to rzecz jasna nie jedyny atut tej produkcji. Polecamy Państwa uwadze film Orlęta nie tylko dlatego, że przywraca pamięć o tym ważnym, choć szerzej nieznanym wydarzeniu. Jest to także produkcja bardzo rzetelna historycznie i faktograficznie. Nauczyciele języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie będą mogli wykorzystać ten film na swoich lekcjach do omówienia z uczniami takich zagadnień jak kampania wrześniowa, początki II wojny światowej, konsekwencje paktu Ribbentrop-Mołotow. Oprócz tego w filmie bardzo dobrze zrekonstruowano wielokulturowość i skomplikowanie stosunków społecznych oraz etnicznych w międzywojennej Rzeczpospolitej. Jako że głównym bohaterem filmu jest chłopiec pochodzenia żydowskiego, seans daje możliwość obrazowego przedstawienia uczniom niektórych elementów kultury i historii Żydów polskich. Pomaga też w przeprowadzeniu rozmowy na temat dyskryminacji, nie tylko w odniesieniu do momentu historycznego ukazanego w filmie. Równie ważne co ukazanie mechanizmów czy realiów wojennych jest dla twórców sportretowanie postaci głównego bohatera, czyli 13-letniego chłopca zagubionego w wojennej zawierusze. Z tego powodu film będzie doskonałym materiałem dydaktycznym do omówienia kwestii związanych z tożsamością oraz z różnymi postawami młodych ludzi wobec wojny. Film będzie także ciekawym punktem wyjścia do rozmowy na temat tego typu postaw przedstawionych w lekturach szkolnych, a zwłaszcza w dziełach literatów z pokolenia Kolumbów. Uczniowie z pewnością odnajdą analogię pomiędzy dylematami, z jakimi mierzył się Leoś, główny bohater filmu, a problemami utrwalonymi na kartach literatury tamtego okresu. Orlęta to film ważny i wartościowy, który ma dużą szansę spodobać się młodemu widzowi, dając mu jednocześnie możliwość zrozumienia różnych mechanizmów czy zjawisk, już niekoniecznie dotyczących II wojny światowej, a o charakterze uniwersalnym. Serdecznie polecamy go Państwa uwadze.